W dniu dzisiejszym rozpoczęła się konferencja naukowa Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu śląsko-wielkopolskim. Co w programie tej dwudniowej konferencji? Program bardzo bogaty, 37 wystąpień. Zaczęliśmy dzisiaj od godziny 9:30 merytorycznym, takim wprowadzeniem uniwersalnym o antropologii kobiety, o właściwie najstarszych takich przedstawieniach również mitologicznych, później przechodząc przez odczytanie śladów archeologicznych i już w tym momencie jesteśmy również po prezentacji badań związanych ze strojem ludowym, co też jest bardzo istotne dla naszej tutaj tożsamości regionalnej. Zawsze, ja pamiętam jeszcze ze swojej edukacji przedszkolnej czy wczesnoszkolnej, że byliśmy utożsamiani często z wielkopolskim strojem, w tej chwili jest tendencja, żeby z lubuskim, a tu faktycznie mieliśmy przykład badań takich rzetelnych, pokazania, co noszono w naszym regionie, jak ten strój faktycznie wyglądał. A co przed nami? Przed nami bardzo interesujące prezentacje badań, poczynając od postaci Jadwigi Żagańskiej, księżniczki żagańskiej, która we Wschowie wzięła ślub z Kazimierzem Wielkim, później została księżniczką legnicką. Postacie związane z działalnością we Wschowie, tutaj mam na myśli siostrę Iwonę, Elżbietankę. Cały blok poświęcony kobietom, można by powiedzieć, świętym, czyli bardziej wybierającym drogę religijną, fundację klarysek, bernardynki we Wschowie. Następnie po południu z kolei zaczyna się prezentacja badań na podstawie zachowanych pamiątek, no możemy powiedzieć pośmiertnych, czy płyt nagrobnych, czy blach herbowych, czy mów, druków okazjonalnie wydawanych, więc tutaj mamy bardzo bogaty program, ale również literatura okolicznościowa, pokazująca nie tylko mieszczaństwo, ale właśnie w następnym, końcowym tym bloku rodziny szlacheckie, czyli radomickich, ale tutaj też właśnie szlachtę ziemi wschowskiej. To byłoby w tym dniu widać, jak dość bogate są te wystąpienia. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i znajdzie też czas, dlatego że obrady trwają praktycznie do godzin wieczornych. Na zwieńczeniem jak gdyby dzisiejszego dnia jest promocja książki o 19:30 prezentującej badania z 2012, bo to już też jest naszą taką tradycją, że spotykamy się na tej naukowej takiej konferencji w obradach, prezentując najnowsze badania, ale później przychodzi czas na porządkowanie tego i wydanie tego w formie publikacji, po to, żeby to jeszcze można było właśnie sięgać i w skali Polski, ale również w skali, możemy już śmiało mówić, nauki również czy niemieckiej, czy czeskiej. Te kręgi się zaczynają coraz bardziej rozszerzać, wschowskie kręgi, sięgając nawet i badaczy węgierskich. Także również te publikacje są nośnikiem wiedzy o naszej tutaj ziemi wschowskiej. Wyjątkowym regionie, który właściwie odkrywamy od wielu lat wspólnie, regionie najmniejszym, cząstce Wielkopolski, najmniejszy powiat wielkopolski, najbardziej zaludniony, będący tuż przy granicy Śląska, czy później państwa pruskiego i będący terenem styku różnych kultur, tradycji, docierania tutaj bardzo nowoczesnych rozwiązań, często z Europy Zachodniej. Pamiętajmy, właśnie tutaj te pierwsze farbiarnie powstają, ale przede wszystkim w życiu intelektualnym, duchowym ważne rzeczy się dzieją. Działa pastor Walerius Herberger, postać uważam nadal dla nas nieodkryta, wielki duchowny luterański, którego pisma były budujące, właściwie można powiedzieć śmiało o charakterze mistycznym, a my jesteśmy tego nieświadomi, dlatego tutaj może dygresyjnie już przeszłam z kobiet do mężczyzn, ale te dwudniowe obrady pokażą nam właśnie te wyjątkowe kobiety, odsłonią nam się, że również tu żyły, tu mieszkały i po nich zostały pamiątki. W dniu dzisiejszym również będzie Pani prezentowała wykład. Na jaki temat i dlaczego akurat to jest taki właśnie temat? Tak, również będę miała możliwość przedstawienia badań związanych z postacią Anny Suzanny Teschner, a bardziej właśnie pamiątek pośmiertnych z nią związanych. Tu na miejscu we Wschowie, oczywiście na staromiejskim, pięknym naszym cmentarzu, mamy pamiątkę, została tam pochowana, jest całe mauzoleum grobowe rodziny Teschnerów, wyjątkowej rodziny, i pomnik w postaci anioła, wolno stojącego anioła, zawsze budził moje zainteresowanie. O dziwo, on się wcześniej właśnie w literaturze nie pojawiał. Dla mnie to było też niezrozumiałe, czemu nikt się wcześniej tym nie zajął. Szukając materiałów do niego, wiedząc już właściwie w 2011 roku, że są napisane mowy pogrzebowe, które znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej, no właśnie dzisiaj zaprezentuję już ten efekt taki finalny połączenia wiedzy zdobytej przez lekturę mów pogrzebowych, analizy formalnej tego nagrobka. Nie będę zdradzała szczegółów, ale dla mnie osobiście odsłania się jakaś historia, którą znowu trzeba kontynuować. Historia związana z zaangażowaniem w schowy, kontaktów w schowy gminy luterańskiej, parafii luterańskiej z pietystami, odnową pietystyczną, bo ja właśnie przypisuję ten nagrobek jako właśnie związany z pietyzmem, taką manifestację pietystycznej. Ale więcej nie zdradzę. Kto jeszcze zdąży do nas dotrzeć, zapraszam. Będzie o Annie Suzannie Teschner jako o blubienicy niebiańskiej, o zaślubinach mistycznych. To będzie zasygnalizowane. Zapraszam. A skąd pomysł na to, żeby konferencja była o kobietach? Pomysły zawsze się rodzą we wspólnym naszym tu naukowym gronie. I w tamtym roku podziwialiśmy nagrobki, wyjątkowe nagrobki w Osowej Sieni, rodziny Osowskich. Tam są właśnie XVI-wieczne nagrobki w języku staropolskim, inskrypcje i są przepiękne właśnie kobiece, między innymi dziewczynek Zgody Osowskiej. I tam tak zaczęliśmy dyskutować, to imię Zgoda wywołało takie zainteresowanie i tam jak gdyby zalążek się urodził. No i powiedzieliśmy, czemu nie? Trochę później myśleliśmy, że to w dzisiejszych czasach dosyć temat jest popularny. Może zainteresowanie też właśnie też wskazało, że jest duże, ale uznałyśmy, że to jest bardzo cenne w grupie, która organizuje konferencję i tak zostało po prostu sprecyzowane, czego oczekujemy, zaproszeni goście i wysłane zaproszenia, bo wysyłamy wszystkie ośrodki badawcze, muzealne. No i to zainteresowanie okazało się faktycznie specjaliści, osoby, które badają ślady po kobietach, zjawili się i jestem przekonana, że po dzisiejszym dniu, ale również pamiętajmy jutro, Dzień Leszczyński, zachęcam też do skorzystania z naszego transportu. Będzie jutro o 8:30 odjazd autobusu wypożyczonego, wynajętego na ten cel. Przejedziemy do Leszna, do muzeum i tam będzie ciąg dalszy obrad. Również będą akcenty wschowskie, także też warto udać się do Leszna. Myślę, że po tych 2 dniach te kobiety staną nam się bliższe, które żyły tutaj w tym rejonie i wiedza o nich i o ich życiu. W programie jest wiele ciekawych wykładów. Czy jest któryś, na który czeka Pani szczególnie? Trudne pytanie, bo powiem szczerze, że z dużym zainteresowaniem słucham wszystkich. Nie ukrywam, czekam na blog związany z fundacjami klarysek, ale jest też taka zagadka, na którą nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź. To właśnie w jutrzejszym dniu o Mariannie Sapiechów, pochowanej właśnie u Bernardynów Wschowskich. Pani na Żerkowie, można powiedzieć, która też mieszkała i w Warszawie, ale właśnie ten żywot dokonała we Wschowie. No i to jest dosyć ciekawa historia, bo tutaj już właśnie badacz, pan Jarosław Pietrza, który będzie prezentował swoje badania, już oczekuje spotkania z kolei z panią Jolą Pawłowską, która brała udział w porządkach w krypcie u Bernardynów pod kaplicą Świętego Krzyża, która jeszcze widziała zachowaną tą trumnę Marianny Sapiechów-Dębskiej i już rozmawiałyśmy o tym, że zachowały się pamiątki, pierścień z wizerunkiem Maryi i kolczyki turkusowe. Także proszę zobaczyć, jak to są ważne wydarzenia, które powodują, że ta konferencja naukowa to mobilizacja naukowców z różnych regionów Polski, czy w innych latach również Europy. Takie wyłania szczegóły, takie rzeczy zostają nam jak gdyby tutaj uzmysłowione. Także to jest też wystąpienie, na które czekam, ale na wszystkie czekam, A czy już pojawił się jakiś pomysł, co będzie za rok? Pomysłów jest dużo, zawsze trzeba dokonać wyboru. Natomiast w działalności stowarzyszenia ogromnym priorytetem jest Kościół Żłóbka Chrystusa, Kryplein Christi. Zbliżająca się rocznica, 2017 rok, rocznica jubileuszu reformacji, na pewno będzie powodować wytyczanie tego kierunka i koncentrację znowu na parafii luterańskiej. Ale potrzeba jest również koncentracji na parafii katolickiej, o której bardzo mało wiemy. Być może postaci duchownych, być może właśnie obraz parafii działających na ziemi wschoskiej. Natomiast 2016 rok tematem takim wywoławczym na pewno będzie postać Andreasa Gryfiusa, wybitnego poety, który edukację pierwsze sztuki napisał tu we Wschowie. Musimy sobie być dumni po prostu z obecności Gryfiusa we Wschowie. Ze Wschowym miał żonę, miał przyjaciół. I już jest duże zainteresowanie tym tematem, ośrodków też niemieckich, więc rodzi się pomysł na tą konferencję. Powiem szczerze, dużo, bardzo dużo różnych pomysłów jest. Wydaje się, że można byłoby 2 razy w roku organizować tu u nas na miejscu. Taka potrzeba jest, zainteresowanie różnych kręgów badawczych tematyką poruszaną. Trzeba zastanowić się, co z tym zrobić, na pewno jakiś wieloletni plan ułożyć tych badań, a być może inicjować też takie spotkania dzienne, chociaż intensywność programu dzisiejszego i jutrzejszego z kolei wykazuje, że wszyscy nasi goście chętnie skorzystali z pół dnia takiego wizyty w mieście, spotkania się z tym dziedzictwem, a na to nam brakuje czasu, czyli właściwie wychodziłoby, że powinniśmy 3-dniową konferencję zaplanować i wtedy byśmy pogodzili to. Jak w życiu, działanie przynosi nowe pomysły i nowe przemyślenia.